Widzowie, jest problem. Taki problem, że ciężko jest znaleźć sekrety. Wszyscy na YouTubie utknęli w jednym punkcie i mają problem zrobić cokolwiek. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam rzeczy. Rzecz, z którą nic na razie nikt nie wie co zrobić. I powiem wam o tym sekrecie, co mówiłem w poprzednim odcinku. Może komuś to jednak pomoże. A szykujcie się na specjalny odcineczek, który będzie, myślę, nawet z 5-6 osobami. Gdzie po prostu w ciągu jednego całego odcinka postaramy się w ciągu najlepiej 12 minut. Już wam teraz pokażę co. A i drogi widzu, jeżeli to oglądasz i dotrwałeś już do tej 38 sekundy, 39, zostaw to subskrypcję, bo 50% ponad osób mnie nie subskrybuje, więc no zostaw subskrypcję. No i łapkę w górę, co nie? Też by się przydało, żeby stawił łapkę w górę. A lecimy teraz tak i pokażę wam, na czym chciałbym, żeby polegał jeszcze jeden odcinek. Będzie on specjalnym odcinkiem, więc wypatrujcie, tym bardziej stawcie subskrypcję, żeby go nie przegapić. I wy, myślę, 6 osób, można to robić wszystko solo. Postaramy się w 6 osób jak najszybciej zapalić wszystkie te światełka. Znaczy jak najwięcej światełek, które akurat umiemy zrobić. Przejdę się po wszystkich miejscach aktualnie, które wiemy, mamy odblokowane i które widać. Więc je także zobaczycie. Więc będziecie widzieli, no myślę, tutaj 28 zapalonych światełek. Więc to jest naprawdę dużo według tego, co znaleźliśmy, więc no kolejne na pewno odkrywamy. Każdy już przeprasza, bo nie możemy znaleźć kontynuacji wielu sekretów. Jest po prostu nieraz za ciężko. Więc jeszcze teraz wam pokażę dwie rzeczy, które odkryliśmy, ale nadal nie wiemy, co trzeba z nimi zrobić, jak nimi reagować i co i jak gdzie. Dobra, no to co? No lecimy teraz do takiej jednej rzeczy, która już pewnie dużo osób może o tym wie, ale no nadal nikt nic nie wie, na czym to polega, co z tym zrobić i co i jak. Czy tam jest jakiś kod do kina, niektórzy mówią, czy tam jest coś. Nikt o tym nie wie, co i jak. Więc lecimy. To jest, tak, lecimy sobie tu, gdzie jest policja, na ulicę Szkolną. I lecimy tam prosto do tego domku. Z tego, co Brookhaven pisał, czyli właściciel Brookhavena, Wolfpack, sekret jest już cały dokończony. Nie ma tak, że on będzie dodawał w kolejnych update'ach kolejne części. Ten sekret jest już możliwy do dokończenia. Od razu wraz z początkiem wejścia update'u, sekret był całkowicie odblokowany do końca. Więc to nie jest tak, że my już stoimy w miejscu i nic nie możemy dalej robić. Po prostu no, nie odkryliśmy jeszcze, co trzeba robić. Więc tak, pierwszym jeszcze zadaniem jest to, że o różnych godzinach ten pająk tepa się w różne miejsca tego domku. Jest teraz tutaj i o różnych godzinach on jest w różnych miejscach. Ludzie mówią, że także może mieć to jakieś znaczenie, że jak jest na przykład w tym miejscu, to powinniśmy go wtedy dotknąć. Prawdopodobnie teraz, jeżeli zmienię godzinę... Okej, to teraz nie zmienił miejsca, ale możliwe, że na przykład on się zmienia nie wraz z godziną, tylko wraz na przykład z dniem. Że na przykład jakby był wtorek, to on się wtedy zmienia. No jest tu różne miejsca, w różnych miejscach jest, tak? To jest na pewno potwierdzone, że on jest w różnych miejscach i na przykład musi być w różnym jakimś miejscu, wtedy na przykład na niego klikamy i coś nam upuszcza. No takie są na razie teorie, nikt jeszcze tego dokładnie nie sprawdził, no bo jeszcze to sprawdzamy, co i jak z tym wszystkim. Dobra, kolejną rzeczą jest wejście tutaj. Jak widzicie, mamy tu krzesło. Krzesło także jest sekretem. Niektórzy ludzie mówią, że trzeba na krzesło usiąść z jakimś przedmiotem. Najgorsze jest to, że nadal nie wiadomo z jakim. Jak to jest nieraz z laptopem, że często siadamy z laptopem na coś. No nie. I mamy dźwięk, że coś się stało. No tutaj z laptopem siadamy i no za dużo nie mamy. No, nawet nie ma podpowiedzi, więc nawet nie uruchomiliśmy żadnego sekretu, żeby zaczęły być podpowiedzi sekretne. Więc no, możliwe, że coś jeszcze trzeba zrobić. Światło też jest. Jest też jakaś książka. No i tyle. Dobra, kolejnym sekretem jest to, że tutaj na tym lustrze dowiedzieli się ludzie, że ma być ukryty napis lub jakiś obrazek. Że coś tu ma być na tym lustrze, jeżeli zrobimy różne rzeczy, jakieś też potrzebne. I mamy tutaj z tyłu guzik. Pod lustrem jest guzik, który zamienia kolejność klocków. Zobaczcie, teraz ten jest niebieski, żółty, czerwony, zielony. Teraz będzie ten niebieski, ten żółty, ten czerwony, ten zielony. Widzicie? One tak jakby przechodzą zgodnie z wskazówkami zegara teraz, jak na to patrzycie. I trzeba zrobić jakieś ułożenie i wtedy coś tam trzeba jeszcze zrobić i tu się pojawi jakiś obrazek lub napis. Niestety, no, ludzie nadal nie wiedzą, o co tu chodzi, więc no, jest to jeden sekret, który dostawiam wam do rozpracowania. I teraz to, co nikt prawie o tym nie wie, ale my się dowiedzieliśmy przez różne jakby śpiwory i takie tam duperele. To jest naprawdę wielka rzecz, bo nigdzie nigdy tego nie widziałem. A, muszę wziąć rowerek.
Tak, ludzie tam mówią, że gdzieś tam coś jeszcze może być schowane w drzewach, jeżeli się podejdzie pod różne miejsca. Więc no, nie wiem, no ale no wiadomo, trzeba było to też sprawdzić. Lecimy teraz tak. W ogóle nie wiem, czy nie byłoby czegoś takiego, że trzeba było na przykład wejść na dany ten, darmowy... Jak powiedzieć? To ten, no nie możemy tutaj wejść na darmowy odnośnie Brookhavena, bo ma ten, tylko musielibyśmy wejść ten kempingowy lub wyścigowy lub ten, no ale nie ma żadnego takiego. Dobra, lecimy do kolejnego miejsca, w którym jest kolejny sekret, o którym mało osób wie. To lecimy teraz tam do niego. Jest on właśnie w szpitalu. I powiedzielibyście mnie, ale w szpitalu to tam znamy te sekrety. No właśnie, dużo osób zna, ale nie wszyscy. Idziemy sobie tutaj za X-ray maszynę. I powiecie, ej Mandy, to już znam. Nie, patrzcie, teraz jesteśmy sobie w tym miejscu. Tu, jeżeli odblokujemy wszystkie sekrety, to się zaczyna coś dziać. Ale teraz tak. Jeżeli odblokujemy jeszcze więcej wejść, udało nam się dostać do tego, tylko nie dowiedzieć się po prostu, że tak, tutaj pojawia się znaczek agencji i pod tym, albo pod tym, jest otwierająca się podłoga. I cała ta podłoga znika i pod tym pojawia się jakiś pokój. O tym się dowiedzieliśmy, że tak jest. Tutaj pod spodem pojawia się znaczek agencji, podłoga znika, można wejść dalej do jakichś różnych rzeczy, niestety nie wiemy jak odblokować tą podłogę, a także przez to nie da rady dostać się tam na dół wtedy. Śpiworem żadnym sposobem nie da rady dostać się w dół. Nie ma jeszcze aż takiego buga, żeby dostać się w dół, no jedynie to lustro, ale to lustro to tam inaczej, bo on jest mega cienkie, a tu ta podłoga jest mega gruba. Nie ma sposobu, żeby dostać się na dół, a tym samym, jeżeli ten sekret się odblokuje, to z tego miejsca leci dym. Z tego miejsca leci dym. W górę. Więc no... Tak to wygląda, że jest tu po prostu podłoga, tu leci dym i to się otwiera i tu jest znaczek agencji i po prostu no tu jest jakiś sekret. Dlatego może jeżeli ktokolwiek to zobaczy, to dowie się, żeby no, kombinować z X-Rayem, że jest pod podłodze jakiś ukryty pokój. No mam nadzieję, że ktokolwiek, jak ktoś też to rozwiązuje, to zobaczy to, więc oglądajcie też w ogóle odcinki, bo mówię wam, na pewno będzie to ciekawe, bo niedługo będzie nagrane z MR Kuba, tak? Kuba, chyba dobrze pamiętam, jeżeli źle mówię, to przepraszam. Będzie niedługo odcineczek i z tam małą ekipką, której zrobimy do grupowo, więc nie zobaczycie wszystkiego. Wszystkie sekrety aktualnie, które wiemy, zapalimy najwięcej lampek, zrobimy co tylko będziemy mogli, zrobimy czarną materię, zrobimy filary, zrobimy kryształy, odblokujemy tutaj w szkole kot, odblokujemy te krzesła i wszystko postaramy się zrobić, także pokażę wam, gdzie ten w ogóle kot jest. Po odblokowaniu kryształów i zrobieniu dobrej kolejności dźwigni w Tonhalu, tutaj odblokowuje się pokój do wpisania z kodem. To też wam niedługo pokażę właśnie, wszystko musicie subskrybować. I wtedy w któryś z drzewek, losowo, pojawia się z tyłu kot do wpisania w tamtym pokoju. Więc po prostu chodzicie, szukacie sobie, który z drzewko ma kod, na przykład to... Drzewek, tych drzewek. To... Ja chyba pamiętam, że ostatnio miałem... Chyba nawet na tym... Tak, ostatnio kod miałem na tym drzewku. Ale no, on jest losowo na wszystkich drzewkach i tyle. Więc no, musicie wtedy chodzić, obserwować i łatwo znaleźć. To myślę, że to jest 10 sekund i znalezione kody, tylko drzewka chodzi się dookoła. On jest bardzo widoczny, bo jest biały. Więc no, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja przepraszam, że no, sekrety naprawdę idą tak powoli, ale jest tak ciężko znaleźć kolejną część. Myślę, że i tak Brookhaven, Wolfpack bardziej, który tworzy Brookhaven, da małą podpowiedź, bo stało się taka ściana, że ciężko cokolwiek znaleźć. Więc dziękuję, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka.